Przed mikrofonem Marcin Kupczyk, poniedziałek, 21 marca. Czas na radiokonferencję, czyli nasze cotygodniowe spotkanie z politykami z regionu, które odbywamy po to, aby omawiać bieżące wydarzenia państwa. I moi goście dzisiaj w bydgoskim studio: Tomasz Lato z Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Andrzej Gross, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry państwu. W naszym studiu w Toruniu Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska. Dzień dobry państwu. Również na telefonie nasz gość Marcin Wroński, Republikanie. Dzień dobry. Szanowni panowie, słyszymy się wszyscy, to bardzo dobrze. Przechodzimy zatem do naszej dyskusji. Wydatki na poziomie 3% PKB, dobrowolna, roczna, zasadnicza służba wojskowa, zmiany w finansowaniu, system zachęt do służby, uelastycznienie awansów w wojsku. To tylko niektóre z rozwiązań zawartych w ustawie o obronie ojczyzny. Senat jednogłośnie przyjął ją bez poprawek i ustawę podpisał bezwłocznie prezydent Andrzej Duda. Jej głównym celem, jak mówią pomysłodawcy, jest zwiększenie budżetu na obronność oraz liczebności polskiego wojska. Prezydent Andrzej Duda przy okazji cytował słowa Lecha Kaczyńskiego: na armii nie wolno oszczędzać. Armia kosztuje całe społeczeństwo, kosztuje podatników, ale jest to konieczne. Przekonaliśmy się, dodał od siebie, przekonaliśmy się o tym w ostatnich dniach. Musimy mieć siły godne 40-milionowego kraju w środku Europy o trudnym położeniu geograficznym. Mamy świetnych sojuszników, ale obronić musimy się umieć także i my sami. Jarosław Kaczyński, który był inicjatorem przygotowania ustawy, mówił, że pierwszy krok został wykonany. Czas na czyny, na wiele trudnych przedsięwzięć. Na wysiłki nawet, jak mówił, ale Polska musi być krajem zdolnym do skutecznej obrony. Według ustawy minister obrony, dodajmy jeszcze, podczas podejmowania pewnych decyzji zakupowych ma uwzględniać polski przemysłowy potencjał obronny. Tomasz Latos, panie pośle, co nam to da? Poczujemy się bezpieczniejsi, silniejsi, mocniejsi? Oczywiście, że musimy sami zadbać przede wszystkim sami o nasze bezpieczeństwo, a później liczyć na sojuszników, ale w tej sprawie trzeba podkreślić coś innego, że udało się absolutnie wypracować dość spektakularny, nazwijmy to tak, konsensus polityczny. Jedność, prawda? To jest coś, co myślę powinniśmy wszyscy podkreślić, pewnie w tej audycji też to będziemy wszyscy robić, bo ta ustawa była przyjęta prawie jednomyślnie w Sejmie i tak samo jednomyślnie w Senacie, bez poprawek, i to pokazuje, że są sprawy, których nie ma i nie powinno być podziałów, i oby takiej sytuacji w tych najważniejszych, żebyśmy w tych najważniejszych sprawach rzeczywiście potrafili się tak ponad podziałami dogadywać. Bo są sprawy, które dzieliły nas, dzielą i pewnie będą dzielić, i to w polityce jest naturalne i zrozumiałe. Natomiast są rzeczy ponad tym wszystkim, te, które właśnie dotyczą spraw związanych z patriotyzmem, ochroną naszej ojczyzny. Ja pamiętam, dzisiaj oczywiście patrzę na to inaczej, jak pół roku temu, czyli pewnie mniej więcej wtedy, jak ta ustawa też zaczęto pisać tę ustawę, na jednym z takich naszych wewnętrznych spotkań prezes powiedział, że prezes Jarosław Kaczyński, że oczywiście nie może nam mówić o szczegółach, bo jest kwestia tajemnicy państwowej, natomiast musimy w ciągu paru lat znacznie poprawić swoje możliwości obronne. I jak rozumiem, bo skoro Amerykanie też od paru miesięcy wiedzieli, przygotowywali się na ten scenariusz ukraiński, oczywiście świat cały czas się łudził, liczył na to, że do tej inwazji nie dojdzie, ale było wiadomo o tych przygotowaniach, dzisiaj patrzę na to w tym kontekście, prawda? I dobrze, że z jednej strony jest coraz więcej wojsk NATO w Polsce, że ta flanka wschodnia się wzmacnia, ale jednocześnie nie łudźmy się. To przede wszystkim, jakby doszło do dalszego ataku na Polskę, to my musimy mieć możliwości obronne, to my musimy potrafić się bronić, stąd też potrzeba zakupów dla armii, unowocześnienia armii, tych wszystkich działań, które są w tej ustawie, bo to jest nie tylko, tak jak pan redaktor przytoczył, nie tylko kwestia pieniędzy i dozbrojenia, ale także możliwości poszerzenia liczby osób, które będą w wojsku. Tutaj pewnie, może i w tej dyskusji, czy w przyszłości, można by rozmawiać o różnych sprawach. Ja uważam, że, i to jest moje osobiste zdanie, że jest do rozważenia to, aby
abyśmy umieli, jeżeli ta sytuacja dalej w takim kierunku będzie się rozwijała na wschodzie, jak jest. I oczywiście nikt nie mówi o powrocie do zasadniczej służby wojskowej. Natomiast takie nawet 2-3-miesięczne przeszkolenie być może szerokiej liczby, grupy społeczeństwa, czy wręcz wszystkich, którzy są zdolni, może byłoby czymś właściwym i pożądanym, bo no, nie ma rezerw po zlikwidowaniu zasadniczej służby. Trzeba właśnie przygotowanym na różne scenariusze. I paradoksalnie, słynne powiedzenie, tak? Chcesz mieć pokój, gotuj się na wojnę, przygotowuj się do wojny. Jeżeli będziemy dobrze przygotowani, jeżeli będziemy dobrze uzbrojeni, dobrze wyszkoleni, to będziemy prawdopodobnie bezpieczni. Wtedy rzeczywiście nikomu szalone pomysły dotyczące Polski do głowy nie przyjdą. Andrzej Gross, Polskie Stronnictwo Ludowe. No ja się zgadzam z panem posłem Latosem w całej rozciągłości. Nasze doświadczenia historyczne także pokazują, że no, na aktualność takiej zasady, że najpierw licz na siebie, następnie dopiero oczekuj pomocy innych. I to się sprawdza historycznie, ale i teraz jakby jest, potwierdza ten nasz stan także, naszej armii, naszego uzbrojenia i wszystkich spraw związanych z tym. Natomiast ta ustawa, czy podpisanie, ona już jest podpisana przez prezydenta RP, więc wykazała, że no, Polacy jako społeczeństwo, jako naród jesteśmy zdolni do, wydawałoby się, że do rzeczy niemożliwej, bo ostatnie lata to ciągłe te niesnaski, czy też walki, czy też przepychanki, mówiąc kolokwialnie, to jednak w takich sprawach wykazaliśmy jako społeczeństwo jedność poprzez przegłosowanie tej ustawy, przyjęcie tych rozwiązań, które są jakby niezbędne do tego, żeby zwiększyć bezpieczeństwo Polski. To jest przede wszystkim sprawa zwiększenia budżetu, bo od tego trzeba zacząć. Środki na armię wymagają wiele pieniędzy. Więc od budżetu zaczynając, poprzez zwiększenie liczebności, poprzez rozwój rezerw, o której wspominał także pan poseł Latos. I oczywiście możliwości szkoleniowe, czyli rozwój szkolenia, żeby to była armia, jak teraz pokazuje wojna w Ukrainie, zaangażowanie niemal całego społeczeństwa i można powiedzieć, to może niewłaściwe słowa, że sobie dobrze radzą w tej wojnie, bo to jest dramat, to jest tragiczna sytuacja, ale bronią ojczyzny i wykazują przy tym duże umiejętności, a to także wynika z posiadanych jakby kompetencji w tym zakresie. Mówiono o tych właśnie nakładach, że od 8 lat armia ukraińska zmieniała się i gdyby była taka jak przed laty, to pewnie byłoby już dawno po wojnie. No właśnie. Natomiast te 3%, które jakby co najmniej zakłada te rozwiązania prawne, no to one gwarantują na to, że jednak ta armia będzie się rozwijać i będzie tym elementem, ważnym elementem poprawy bezpieczeństwa naszego kraju. Przenieśmy się do Torunia. Tam jest poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Lenz. Tak, dziękuję bardzo. Zabrakło mi w czasie tej debaty w Sejmie, nad którą, że tak powiem, wiele osób zabierało głosu, o co żeśmy postulowali, takiego podsumowania stanu polskiej armii na tą chwilę, na ten moment. Przypomnę, że chcemy kupić czołgi amerykańskie i dostaliśmy wstępnie zgodę Kongresu na to, żeby te czołgi amerykańskie zostały zakupione. Ci, którzy na czołgach się znają, wojskowi, pancerniacy, zwracają uwagę na to, że to będzie trzeci czołg w wyposażeniu polskiej armii, różny od innych, czyli kwestia logistyki, kosztów, części zamiennych, przeszkolenia, tak powiem, zespołów. Nie rozmawialiśmy na ten temat. Czy powinniśmy mieć jeden czołg jako Polska, czy też trzy różne, które wymagają trzech różnych zespołów do obsługi, trzech różnych serwisantów, trzech różnych magazynów z częściami. Trzeba było podjąć decyzję, w jakim kierunku idziemy i na przykład ustalić, że nie wiem, w 2025 roku idziemy w kierunku takim, że mamy tylko jeden czołg na wyposażeniu, co sugerują pancerniacy, którzy się na tym znają, że źle będzie, jak będziemy mieli trzema różnymi czołgami jeździli i ponosili ogromne koszty. Druga sprawa, nie zakupiliśmy do dzisiaj śmigłowców bojowych, ani śmigłowców transportowych. Jak wiemy,
ten przetarg, który został rozstrzygnięty swego czasu z Francuzami, został zerwany i na jego miejsce nie podjęliśmy żadnych wiążących decyzji. Tutaj też jest kwestia znaku zapytania, co dalej z bojowymi śmigłowcami, które, jak wiemy, no są niezbędne każdej nowoczesnej armii. Mamy problemy z szybkostrzelnymi karabinami maszynowymi, bo okazuje się, że to robione w Radomiu, co wojskowi zgłosili już 1,5 roku temu, także na Komisji Obrony Narodowej, się przegrzewają i nie nadają się do użytku przy dłuższym użyciu. Też o tym nie rozmawialiśmy. Ważne jest to, że podjęliśmy tą ustawę. To jest taki początek naszych wspólnych prac na rzecz tego, żeby armia rzeczywiście poza podziałami politycznymi była sprawna, dobrze wyposażona, liczna i przygotowana do szybkich działań operacyjnych. Natomiast przed nami, mam nadzieję, taka otwarta, uczciwa, twarda dyskusja na temat tego, czym jeżdżą, jakie wyposażenie mają i z czego polska armia ma strzelać, bo przypomnę też, że w wyniku tych działań na granicy polsko-białoruskiej też zaskoczeni byliśmy trochę tą sytuacją, trudno się dziwić, no bo Putin z Łukaszenką zrobili nam tam Armagedon, zwożąc tych ludzi z całego świata i przypychając ich przez las, ale jak się później okazało, polscy żołnierze nie do końca byli przygotowani na tą formę agresji, no trudno się spodziewać, więc też tam nie było namiotów, nie było sanitariatów, nie było kuchni polowych. No, jest sporo do zrobienia, jak myślę, szczególnie w zagrożeniu, które w tej chwili widzimy. Nasi logistycy z Bydgoszczy tam działali, jeśli chodzi o kuchnię i te sprawy zabezpieczenia tych tyłów, że się tak wyrażę. Teraz, wydaje mi się, że to jednak było. No, wystarczy spojrzeć w informacje w mediach, że rzeczywiście no, zabrakło niekiedy tego wsparcia. Ale druga sprawa jest taka, że jak widzimy po działaniach armii ukraińskiej, która była szkolona przez fachowców z NATO, bo fakty są takie, że przez ostatnie lata rzeczywiście fachowcy z NATO szkolili armię ukraińską. No, dzisiejsza wojna wygląda zupełnie inaczej niż ta, którą, o której czytamy w podręcznikach. To jest taka wojna, która nie ma linii ataku, linii obrony, nie ma okopów de facto. Wojska się dynamicznie przemieszczają. W związku z tym też no, kwestia strategii, jaka będzie opracowywana i pod tą strategię będzie należało pewnie szkolić wojskowych, jak i kupować konkretny sprzęt. No i trzecia rzecz to jest kwestia przeszkolenia i posiadania odpowiednich zasobów ludzkich do tego, aby w danym momencie one były wykorzystane w celu obrony ojczyzny, czy też odparcia ataku i przejścia do kontrataku. No i tutaj zgadzam się w pełni co do tego, że powinna być dobrowolna służba wojskowa. Tu jest mowa tak, zasadnicza, roczna, dobrowolna, 12-miesięczna. Jestem z tego pokolenia, które jeszcze w tamtym okresie załapałem się na tą końcówkę tych przepisów i miałem okazję odsłużyć 2-letnią służbę wojskową w oficerskiej szkole artylerii w Toruniu. I muszę powiedzieć, że rozmawiałem z kolegami posłami też na ten temat w związku z tą sytuacją na Ukrainie. No, tak dyskutowaliśmy, ja mówię do jednego z przyjaciół kolegów posłów z Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą mówię, że dawno nie miałem broni w rękach, a on mówi, ja nigdy nie miałem, prawda? Tak. No, więc to już jest całe pokolenie, tak po zmianach. Więc to tak trochę jest, szanowni państwo, że no, należałoby rzeczywiście przygotować większą grupę osób, która jest w stanie obsłużyć karabin maszynowy, jest w stanie wykonywać podstawowe polecenia bojowe, jest w stanie wykonywać podstawowe zadania, które zostaną wyznaczone przez dowódcę, chociażby w strefie ochrony, w strefie zabezpieczenia pewnych działań, czy zabezpieczenia także tyłów, czy przy misjach, których celem jest ochrona ludności cywilnej. Więc uważam rzeczywiście, że musimy opracować system szeroko szkolący większą grupę osób, aby zasoby w ramach działań wojskowych były zdecydowanie większe. Mhm. Marcin Wroński, Republikanie. Pan Marcin Wroński, Republikanie. Panie Marcinie, czy się słyszymy? Słyszymy. Tak, się. Jest. Proszę bardzo. Nikt tak dobrze nie zagwarantuje bezpieczeństwa nam, jak sami sobie go nie zorganizujemy. Dlatego bez wątpienia ustawa o obronie ojczyzny, która została podpisana przez prezydenta, jak najbardziej wychodzi naprzeciw tutaj. Tu jest między innymi mowa o zwiększeniu liczby żołnierzy celowo do 300 tysięcy w Polsce, no, w tym 250 tysięcy żołnierzy zawodowych. No, obecnie mamy 111 tysięcy żołnierzy zawodowych plus żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Wsparcie, dokapitalizowanie, dozbrojenie polskiej armii i to wszystko jak najbardziej jest słuszne.
tylko też zwróćmy na to uwagę, że będzie to kosztowało nas na pewno dużo pieniędzy, dużo środków z budżetu państwa będzie musiało być przeznaczone na te cele, bo 3% PKB, do 3% PKB mają wzrosnąć wydatki na obronność. Ja jako osoba, która się zajmuje od długiego czasu różnego rodzaju kampaniami odnośnie patriotyzmu konsumenckiego, to też bym chciał tutaj zaznaczyć, że jeżeli kupujemy i zwracamy uwagę na produkty w sklepie, takie na przykład, które są wyprodukowane w Polsce z polskich surowców, to ze złotówki 83 grosze zostaje w polskiej gospodarce, a z produktów, które są wyprodukowane za granicą, to 23 grosze zostaje w polskiej gospodarce. Jako 1% zwiększamy nasze nawyki konsumenckie na rzecz produktów wyprodukowanych w Polsce, to mamy dodatkowych 6 miliardów złotych w budżecie. Tak, to pewnie pan nawiązuje do tego, gdzie w projekcie mowa jest o tym, że podczas podejmowania decyzji będzie musiał minister obrony uwzględniać polski przemysł zbrojeniowy, tam, gdzie to będzie oczywiście możliwe, bo wszystkiego nie produkujemy. Ale chodzi mi o to bardziej, że sami też możemy naszymi decyzjami nasz budżet zasilać krajowy konsumenckimi, codziennymi i na to też powinniśmy zwracać, ale też chciałbym zwrócić uwagę na to, co w weekend zaproponowała Partia Republikańska. Otóż na ułatwienie dostępu do broni. Taka zmiana ustawy zostanie złożona przez nas w najbliższym czasie w Sejmie. I to jest właśnie to, co mówił pan poseł Lenz, że są osoby, które nie trzymały broni w ręku nigdy w życiu. Jeżeli powiedzmy ułatwimy ten dostęp do broni, to na pewno tych osób będzie więcej. No, w Polsce mamy na 1000 mieszkańców 17 sztuk broni i 6 pozwoleń, a na przykład w Rosji mamy na 1000 mieszkańców 46 sztuk broni i 28 pozwoleń. Także to jest był też ważny element. Chcemy też zaproponować, pan minister sportu, pan Kamil Bortniczuk zaproponuje w najbliższym czasie też program budowy strzelnic w Polsce. No, mieliśmy na przykład program budowy Orlików, który jak wiemy, no, bardzo dużo różnego rodzaju boisk powstało w Polsce. Uważamy, że w ten sposób powinniśmy też zrobić program budowy strzelnic. A te, które istnieją, są oblężone, przeżywają oblężenie, telefony się urywają, każdy chce sobie postrzelać, poświczyć się. Ludzie, którzy nie mieli broni, zapisują się. Mówiliśmy o tym na antenie Polskiego Radia PIK, że rzeczywiście w tej chwili strzelanie stało się bardzo, bardzo modne. Nauka strzelania jest teraz pierwszą potrzebą nieomal. Wtedy odpukać, jakby byśmy zostali zaatakowani, to na pewno wiele, wiele więcej osób miałoby wcześniej właśnie ten kontakt z bronią, niż powiedzmy dla niektórych byłby to może pierwszy, jakby dostali. I to są elementy, które też oprócz ustawy o obronie ojczyzny powinny być tutaj wprowadzone. No bo przez ostatnie nie lata mieliśmy taką narrację, sami doskonale wiemy, że wojny nie będzie, że jesteśmy bezpieczni, że wojna raczej będzie na tutaj w sferze gospodarczej, w sferze jakichś hakerów, troli i tak dalej, i tak dalej. Jak widzimy, wojna cały czas jest zagrożenie, jest realne, że wojna może być też militarna. No ja na przykład też pamiętam przed jeszcze niedawna, jak pewne kręgi osób zajmujących się wychowaniem dzieci, takie wyznające takie idee liberalno-lewicowe, twierdziły, że chłopcom, dzieciom nie powinno się kupować pistoletów, bo to wzbudza w nich agresję. No, to też takie, powiedzmy, teorie trzeba między bajki włożyć, jeżeli chodzi o różnego rodzaju edukację w Polsce. Trzeba jak najbardziej w czasach pokoju przygotować się. Propozycja o wiele szersza niż to, co obejmuje sama ustawa. Panowie, za chwilę przechodzimy do kolejnych tematów. Polskie Radio PIK. Słuchają państwo radiokonferencji z Polskiego Radia PIK. Jarosław Kaczyński zaproponował utworzenie misji pokojowej na Ukrainie. Prezes PiS przedstawił propozycję powołania pokojowej misji przygotowanej przez NATO i być może także inne organizacje międzynarodowe. Miałaby ona być osłonięta zbrojnie i odbywać się na terytorium Ukrainy. Premier Mateusz Morawiecki poinformował po tym, że tę propozycję teraz komunikujemy wszędzie, gdzie należy. Na najbliższym szczycie NATO będzie formalnie złożona. Ale już wcześniej minister obrony, na przykład Mariusz Błaszczak, przedstawiał tę propozycję
pozycję na spotkaniach z ministrami obrony państw NATO. Przypomnę, szczyt NATO odbędzie się już niebawem, 24 marca. Tak jest przynajmniej planowany już za 3 dni. Karta, przypomnę panom i naszym słuchaczom, bo to warto, Karta Narodów Zjednoczonych przewiduje możliwość użycia międzynarodowej siły militarnej w celu utrzymania bądź ustanowienia pokoju na terenie objętym działaniami zbrojnymi. Do roku 2007 od zakończenia II wojny światowej ONZ przeprowadziło już 63 takie wojskowe operacje w wielu państwach świata. Głównym zadaniem takich operacji jest nadzorowanie przestrzegania zawieszenia broni pomiędzy zwaśnionymi stronami, udzielanie pomocy przy wdrażaniu porozumień pokojowych, a także ochrona ludności cywilnej zamieszkującej tereny objęte konfliktem. Oczywiście jest już ze wschodu odpowiedź na propozycję Jarosława Kaczyńskiego. Nikt inny jak sam Siergiej Ławrow powiedział tak. Polska inicjatywa sprowadzenia sił pokojowych NATO na Ukrainę jest demagogiczna. Członkowie NATO zrozumieją, że muszą być realistami. Tak już w sobotę mówił szef MSZ-u Rosji Siergiej Ławrow. W jego opinii podstawą takich sił byłby oczywiście polski kontyngent, który przejąłby kontrolę nad zachodnią Ukrainą na czele z Lwowem. No i oczywiście, zdaniem Ławrowa, Polacy zagościliby już sobie na długo w tymże Lwowie, czyli taki mamy przekaz z Moskwy. Ale do pomysłu Jarosława Kaczyńskiego sceptycznie odniósł się także rzecznik Departamentu Stanu USA, Ned Price, a szef NATO jasno zadeklarował, że NATO nie planuje użycia swoich sił na terytorium Ukrainy. Jak jednak informuje portal euroactive.pl, w kontekście planu Jarosława Kaczyńskiego znalazł się kraj, który zareagował z otwartością na tego typu pomysł. Jest to Dania. Duński rząd jest gotów do wysłania żołnierzy w ramach misji pokojowej na Ukrainie, jeśli może to pomóc w zakończeniu tej krwawej wojny, tak powiedział duński minister obrony Morten Bockow. Jesteśmy przygotowani, aby wnieść swój wkład. Tak zadeklarował. Rzecznik rządu polskiego mówi z kolei, że mamy już pozytywne sygnały od innych państw. Piotr Miller stwierdził, że na razie nie może zdradzać szczegółów. Na tym etapie nie mogę o tym mówić, bo nie chcę mówić w imieniu tych państw, ani ogłaszać opinii publicznej, że sygnały są pozytywne. No więc no można powiedzieć, że no tak sobie. I jeśli z Waszyngtonu i z Moskwy płyną głosy krytyczne, a z Kopenhagi głos pozytywny, no to mamy dosyć ciekawą sytuację. No jak twierdzi rząd, również inne kraje, ale na razie nas tych krajów nie chce ujawniać. Pozostaje to tajemnicą. Misja pokojowa. Panie pośle. Tomasz Lato z Prawa i Sprawiedliwości. To, że z Moskwy płynie... To się nie dziwmy, bo Moskwa chce po prostu zagarnąć Ukrainę, chce ją podbić i to każde działanie, które mogłoby to uniemożliwić, to oczywiście będzie przez nich torpedowane. Natomiast zastanówmy się tak na chłodno, ponieważ niestety, tak jak cieszyłem się z tej jedności przy ustawie o obronie ojczyzny, to tutaj nie chodzi nawet o brak jedności, tylko o jakieś kpiny i przekręcanie przez niektórych przedstawicieli opozycji tego, co tam naprawdę było przy tej wyjeździe do Kijowa i również co do tej propozycji, ale zastanówmy się od innej strony może na tym, panie redaktorze, szanowni państwo. Jeżeli ma dojść do zakończenia tego konfliktu, a widać wyraźnie, że ta droga, nazwijmy to militarna, jest bardzo trudna. Ukraina znakomicie się broni i miejmy nadzieję, że z pomocą świata będzie to w stanie robić bardzo, bardzo długo. Natomiast nic nie wskazuje na to, aby Rosja miała zamiar się cofnąć i opuścić tereny Ukrainy. Chyba, żeby doszło do przewrotu pałacowego. Oczywiście to by zmieniło zupełnie sytuację. Mówię oczywiście o tym, co... Na Kremlu. W związku z czym... trzeba szukać jakichś innych rozwiązań. I tutaj przywołanie misji, przecież nie natowskich, tylko pod szyldem ONZ-u, jest jakimś szukaniem rozwiązania. Nikt nie mówi o użyciu wojsk pod sztandarem NATO, tylko zupełnie innej charakterze wojsk pokojowych. I to powiem tak, to mogą w tym brać udział wojska polskie, nie muszą brać w tym udziału wojska polskie. To jest jak gdyby rzecz wtórna. Czy to jest możliwe do przeprowadzenia? Myślę, że niezwykle, niezwykle trudne. Natomiast szczerze mówiąc, nie widać żadnej innej rozsądnej szansy
żeby ten konflikt najpierw przerwać, a później zakończyć. Wydawało się, że to jest to, co no, jest jakąś tam szansą. Powiem dalej, być może nawet jeżeli nie dojdzie do takich działań, już ostatecznie wysłania tej wojsk pokojowych na Ukrainę, to sam fakt prowadzenia typu rozważań, analiz też pokazuje no, pewną jedność i stanowisko świata i przede wszystkim oczywiście Zachodu, no ale to też by wymagało dodatkowych rozmów, być może w innej perspektywie w ramach samego ONZ. Więc no, zobaczymy, co będzie z tą propozycją. W moim przekonaniu tak czy inaczej podstawową rzeczą jest szukanie możliwości przerwania tego konfliktu po to, aby ratować cywili, którzy cały czas w tej wojnie giną. Andrzej Gross, PSL. No rzeczywiście ta koncepcja, czy ta propozycja Jarosława Kaczyńskiego zgłoszona, właśnie wypowiedziana podczas pobytu w Ukrainie, na tym spotkaniu premierów, no to chyba raczej miała raczej taki charakter, znaczy ja tam się dwie rzeczy, oczywiście nie chcę tutaj jakby wywoływać jakichś emocji, ale jakiś tam charakter propagandowy także, ale miała na celu może wywołanie tematu, ponieważ czy, jeśli by ona weszła w życie i się ziściła ta propozycja, i też jeszcze nie wiadomo, jaki byłby scenariusz tego, bo to jest dalsza sprawa. No, gdyby miała mieć efekt pozytywny, byłoby dobrze. Natomiast na dzisiaj jest to rozważanie na temat zgłoszonej propozycji, dlatego że już na następny dzień, jak pan redaktor zauważył w swoich słowach, no było dementi zarówno ze strony NATO, tak jak i ze strony Białego Domu, więc na razie do tej propozycji główne siły, można powiedzieć, są ustosunkowane sceptycznie. Jak będzie się rozwijała ta sprawa, to jest kwestia dalsza, bo jednak taka decyzja musi być wolą no całego NATO, czy całej Unii Europejskiej, żeby była tu jedność w tej sprawie. Wówczas ona mogłaby być, miałaby praktyczne znaczenie. W przypadku, kiedy sytuacja jest wyjściowa, oczywiście, że to jest wyjściowa sytuacja, jest, można powiedzieć, pesymistyczna, ale czy ona się rozwinie po tym szczycie, być może też jeszcze coś nowego zostanie wniesione, no to zobaczymy. Trudno teraz pisać scenariusz, czy opisywać, co będzie, jak to się potoczy. Natomiast to, co podkreślają właśnie ze strony także NATO czy Białego Domu, no to jest no, poważne konsekwencje. Te główne siły obawiają się, no i wszyscy podkreślają, jak trzecia zrobić wojna to, żeby światowa. Z tego nie było trzeciej wojny światowej. Były szef jednostki GROM, generał Roman Polko, pozytywnie ocenia pomysł, aby na Ukrainę zostały rozlokowane siły pokojowe. Pomysł jest realny, jeżeli ludzie dobrej woli zjednoczą się i będą naprawdę tego chcieli zrealizować, tak mówi były wojskowy. Generał Polko nie wyobraża sobie, żeby chociażby ONZ i inni w obliczu tego, co się dzieje na Ukrainie, pozostawali bezczynni. I wskazuje, że błękitne hełmy i niebieska flaga są po to, żeby działać w takich przypadkach. A jeżeli w tej wojnie nie zadziałały, to po co nam taka struktura międzynarodowa i po co mamy udawać, że są jakieś siły pokojowe? Pyta retorycznie generał Polko. Generał uważa, że NATO może być wykonawcą decyzji, które podejmą struktury międzynarodowe. Mówi, że wolę przyłączenia się do projektu wykazują również kraje nienależące do sojuszu, na przykład państwa skandynawskie. Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska. Panie pośle. Należy zwrócić uwagę, że nie ma zgodności co do poparcia takiego pomysłu wewnątrz krajów natowskich. Już nie mówiąc o tym, że też w Polsce zastanawiamy się, czy ta propozycja została wcześniej z kimkolwiek skonsultowana. Chyba raczej nie, skoro szczególnie Stany Zjednoczone zareagowały bardzo chłodno na tę propozycję, nie spodziewając się i wcześniej nie było to konsultowane chociażby na poziomie ambasady amerykańskiej w Warszawie. No ale dzięki temu pewnie ta propozycja stała się taka nośna medialnie, no bo gdy była wcześniej uprzedzona, no to nie wywołałoby takiego zainteresowania ocen, dyskusji i pewnego rodzaju polemiki wokół tego pomysłu. Pytanie, czy ta propozycja na tym etapie działań na Ukrainie już jest propozycją aktualną w kontekście tego, że można ją wprowadzić w życie, bo rzeczywiście biorąc pod uwagę sytuację, no
należałoby rozważyć wprowadzenie wojsk pokojowych na terenie Ukrainy. Jak wiemy, biorąc pod uwagę mapę wydarzeń, te wojska pokojowe musiałyby stacjonować raczej w obszarze przygranicznym między Ukrainą a Federacją Rosyjską, gdyż wojska Federacji Rosyjskiej głęboko w Ukrainę nie wniknęły, a jedyne, co robią w tej chwili, to straszną rzecz, jaką jest bombardowanie miast i szczególnie obiektów cywilnych na odległość. Dlatego, że armia lądowa nie daje sobie rady, a armia ukraińska wprost odwrotnie. I to jest kwestia wprowadzenia wojsk pokojowych w terenach przygranicznych. Ale żeby to się stało, musi nastąpić zawieszenie broni. Tak. Jesteśmy dalecy w tej chwili od takich decyzji ze strony szczególnie Kremla, który cały czas przecież ostrzeliwuje teren Ukrainy. Pytanie, czy dalsze sankcje, które będą podejmowane, bo one cały czas są rozszerzane i sytuacja wewnętrzna w Rosji wynikająca z tej agresji, a także nastroje społeczne plus jednak przeciekające do społeczeństwa rosyjskiego informacje dotyczące prawdziwych efektów tej wojny na Ukrainie, także z wielu zgonów żołnierzy rosyjskich, którzy nie są najczęściej żołnierzami zawodowymi, tylko żołnierzami z poboru, bardzo młodymi ludźmi, docierają do opinii rosyjskiej i gdzieś powoli, mimo tej propagandy i zamknięcia w takiej puszce informacyjnej społeczeństwa rosyjskiego, mogą spowodować pewnego rodzaju zmiany i ustępstwa. Tego nie wiemy. Natomiast... Czy to nie jest polityka na przeczekanie, panie pośle? No, to, co pan teraz powiedział. Jeżeli chodzi o wprowadzenie oddziałów pokojowych, które miałyby oddzielić walczące ze sobą strony, nawiązując do propozycji Jarosława Kaczyńskiego, no to no, niestety taką propozycję muszą zaakceptować obie strony. Jak usłyszeliśmy z ust pana posła Latosa, a wcześniej mieliśmy okazję widzieć ministra Ławrowa w telewizji, no Rosja się na to nie zgadza, nie widzi takiej możliwości. Nie dojrzała jeszcze chyba do tego, żeby takie decyzje podjąć i w związku z tym na razie jest to propozycja, która w przyszłości może zostać zrealizowana. Tak, dopiero zostanie przedstawiona oficjalnie za 3 dni. Pytanie, czy taki moment nastąpi i oby do tego jak najszybciej doszło, żeby w jakiejś formie. Ale przypomnę, że Ukraina inaczej to widzi, bo prezydent Zełenski zwrócił się już z taką propozycją budowania pokoju na Ukrainie w oparciu o gwarancję bezpieczeństwa ze strony Wielkiej Brytanii, Turcji i Stanów Zjednoczonych, więc jak gdyby tutaj też Ukraińcy wyszli z jakąś propozycją, która nie wcześniej zgłoszona nie była propozycją związaną z wejściem wojsk natowskich, czy wojsk pokojowych, czy wojsk ONZ-u na teren Ukrainy, ale gwarancją państw, które mają coś do powiedzenia na temat polityki międzynarodowej. Więc jest poszukiwanie jakiegoś rozwiązania INSPE, tak? Natomiast na tą chwilę trudno się tego spodziewać, bo jak widzę, no Kreml cały czas pręży muskuły i Putinowi zamkniętego też w kręgu swoich doradców, oderwanego od tego, co się dzieje poza murami Kremla, no zdaje się, on nie rozumie potrzeby wstrzymania tej inwazji. Tak. Marcin Wroński, Republikanie. To, co się dzieje na Ukrainie, naprawdę jest rzecz straszna. Ostrzeliwanie obiektów cywilnych, szkół, domów starców, szpitali. Ostrzeliwane są też konwoje, korytarze humanitarne. No do takich sytuacji nie powinno dochodzić. I żeby ludność cywilna w ten sposób cierpiała. Przecież są tam odcinane od wody, prądu i od jedzenia całe miasta na Ukrainie. I w tym przypadku wydaje się, że misja pokojowa NATO byłaby jak najbardziej o charakterze humanitarnym. Tak, najbardziej skuteczna, bo o tym właśnie mówił premier Kaczyński, głównie właśnie o ochronie korytarzy humanitarnych w tym kontekście. Także bardzo dobrze, że zostanie to zgłoszone formalnie na szczycie NATO teraz. Może jak nie nastąpi ta decyzja na tym szczycie NATO, to może nastąpi w chwilę później, ale tą dyskusję na pewno trzeba zacząć i w żaden sposób tutaj nie trzeba, powiedzmy, tej propozycji dyskredytować, bo ja przypomnę, że w roku 90 premier Kaczyński jako jeden z pierwszych polityków mówił o wyprowadzeniu wojsk radzieckich z Polski, czy o tym, że Polska powinna się znaleźć w NATO i wtedy też był w pewien sposób ten pomysł, powiedzmy, wyśmiewany, a jednak się okazuje, że po pewnym czasie stało się to faktem. Tak, pewne rzeczy niewyobrażalne stają się wyobrażalne. Szanowni panowie, czas nas goni. Zacznę od cytatu i to najświeższego sprzed
sprzed kilkunastu minut. Powstrzymajmy wojnę, powstrzymajmy Putina, zaprowadźmy go przed Trybunał. Wtedy wszyscy będziemy mogli świętować zwycięstwo. Tak dziś powiedział ambasador Ukrainy w Polsce Andrzej Deszczyca na jednym z oficjalnych międzynarodowych spotkań. I to właśnie nawiązuje do naszego trzeciego tematu, o którym chcielibyśmy sobie dzisiaj porozmawiać, ale mamy na to już tylko 5 minut. Także króciutko, panowie, co można zrobić z Putinem, co Zachód może zrobić z Putinem, a chciałbym też powiedzieć, że mamy tu kontekst taki, że firmy francuskie, firmy belgijskie, wiele koncernów międzynarodowych ani myśli opuszczać Rosji, tak jak wszyscy mówią, poprzez funkcjonowanie tam dalsze i płacenie podatków, po prostu wzmacniają reżim. Są nawoływania. Na razie oczywiście setki firm się wycofują, ale setki firm pozostają. John Major i Gordon Brown, dwaj byli premierzy Wielkiej Brytanii, dołączyli do niemal 800 tysięcy osób, które popierają apel o ustanowienie specjalnego trybunału, który zająłby się rozliczeniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dołącz do wezwania o ściganie przestępstw Putina w nowym, wzorowanym na Norymberdze Trybunale, apeluje organizacja, która zbiera podpisy poparcia dla idei zaproponowania przez ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Dmytra Kuleba, bo to od niego wyszło. Apel popierają osoby także z dorobkiem w zakresie ścigania zbrodni, na przykład były śledczy Trybunału Wojskowego w Norymberdze Benjamin Ferencz, były przewodniczący Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Sir Nicholas Bradza, czy brytyjscy prawnicy, którzy specjalizują się w międzynarodowym prawie, Philip Sands czy pani Helena Hennedy. Teraz dołącza do tego dwóch byłych brytyjskich premierów. Co tu można by zrobić? Mówię o Zachodzie, mówię o nas wszystkich, o świecie demokratycznym. Tomasz Lato z Prawa i Sprawiedliwości. A czy nie ulega wątpliwości, że dochodzi do zbrodni wojennych na Ukrainie i trzeba za te zbrodnie pociągnąć do odpowiedzialności Putina i jego współpracowników? Dobrze, że świat się ocknął w końcu z tego jakiegoś snu, letargu, bo przecież przedtem, jak Putin zaatakował Krym, zaatakował Donbas, to jakoś ta reakcja świata była bardzo słaba. Teraz oczywiście dzieją się rzeczy jeszcze straszniejsze i one muszą mieć swoje konsekwencje. I wreszcie skandalem jest to, że są tacy, którzy próbują na tym zarobić. Poszczególni ludzie, tak jak byli szmalcownicy w II wojnie światowej, próbują też żerować na nieszczęściu, a wielkie firmy, trudno ich nazwać szmalcownikami, ale kategoria moralna jest ta sama. Jest to po prostu coś w najwyższym stopniu oburzające i na dobrą sprawę powinniśmy wszyscy bojkotować nie tylko produkty rosyjskie, ale również i produkty tych firm, które po prostu kolaborują, bo tak do tego to należy sprowadzić, do kolaboracji z najeźdźcą. Andrzej Gross z PSL. Co można zrobić? No to czas pokaże. Nowa Norymberga. Natomiast właśnie to jest koncepcja. Ja uważam, że wszystkie pomysły. Mamy prawodawstwo już znane, czyli trybunały karne, Trybunał Karny, Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Istnieją, tak. Jeśli jest propozycja nowego trybunału, to jak najbardziej. A w tej chwili to trzeba po prostu zbierać, dokumentować wszystkie fakty świadczące o zbrodniach, o ludobójstwie. I czekać na ten moment, kiedy będzie można przedstawić te wszystkie fakty odpowiednim trybunałom i wówczas ci zbrodniarze, bo to nie będzie tylko Putin, ale wiele innych tych, którzy wykonywali także te rozkazy, będą mogli być aresztowani w każdym państwie, w którym się znajdą. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o biznes, który pan redaktor wspomniał, swobodnie działa, to jednak nie może być prymatu biznesu nad ludobójstwem czy zbrodniami wojennymi. My to wiemy, ale niektórzy nie wiedzą. Dobrze, przejdźmy do następnych gości, bo musimy kończyć. Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska. To, że Putina należałoby postawić przed Trybunałem Międzynarodowym, kropka, nie ulega wątpliwości, bezdyskusyjne w ogóle. Czy to kiedykolwiek będzie możliwe, wątpię. Ponieważ musiałby opuścić granice Federacji Rosyjskiej, zostać zatrzymany, więc myślę, że ta sytuacja może nigdy nie mieć miejsca. Co do biznesu, jak najbardziej należy działać w tym kierunku, aby Rosja miała jak najmniej pieniędzy w budżecie, aby była gospodarczo słaba, ale pamiętajmy o tym, że są firmy, które zainwestowały na terenie Federacji Rosyjskiej jeszcze w czasach pokoju ogromne pieniądze, pobudowały fabryki, mają pozatrudnianych parę set, kilka tysięcy pracowników, którym płacą wynagrodzenia, z którymi są związani umowami o pracę. Mają też podpisane kontrakty na dostawy towarów,
na odbiór półproduktów. I takie wychodzenie z rynku to nie jest działalność, która niekiedy kończy się w 2-3 miesiące, to a to musi być przygotowane w taki sposób, żeby... chcą przejmować tak, dobrze, rynek szanowni inny. Panowie, szanowni panowie... Pozwolę sobie jeszcze jedno zdanie. Sekunda. Więc musimy pamiętać o tym, że są to firmy, dla których... te rynki są znaczące i one muszą dokonać zmian w sposób taki ewolucyjny, nie doprowadzając do upadku tak. I na przykład zwolnienia paru tysięcy ludzi z pracy także na terenie Polski. Pamiętajmy. Marcin Wroński, Republikanie. Marcin Wroński, króciutko, jednym zdankiem. Jak najbardziej sankcje powinny być rozszerzane. Powinniśmy też pilnować, żeby te sankcje, które są nałożone, żeby były respektowane. Trybunał Międzynarodowy jak najbardziej, a sami zwracajmy uwagę też na kody kreskowe, które są, świadczą, że firma jest zarejestrowana w Rosji, czyli 460 i też możemy sami zmniejszać wpływy do budżetu rosyjskiego. Dziękuję bardzo. Tym apelem kończymy naszą radiokonferencję. Tomasz Latos, Andrzej dziękuję Gross, bardzo. Tomasz Lenz, Marcin Wroński byli moimi gośćmi. Za uwagę dziękuję. Marcin Kupczyk, do usłyszenia, do zobaczenia.